14-latka wybrała 50 tysięcy. Wiemy, na co zwyciężczyni TVK je wyda. 7. Sezon The Voice Kids dobiegł końca. 14-letnia Michelle Siwak otrzymała główną nagrodę w postaci 50 tysięcy złotych i kontraktu na wydanie singla z jedną z wytwórni muzycznych. Wygrane pieniądze zamierza wydać w wyjątkowo dojrzały sposób. Za nami 7. Sezon programu The Voice Kids. Format emitowany na antenie TVP2 od lat cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony młodych uczestników i uczestniczek. Nie od dziś wiele dzieci i nastolatków marzy o karierze wokalnej, a The Voice Kids udowodniło już, że może te pragnienia ziścić. Świadczy o tym rozwój takich gwiazd jak Roxie Węgiel, Vicky Gabor czy Sarah James. Przypomnijmy, że dzięki programowi TVP popularność zyskał również Marcin Maciejczak, zwycięzca trzeciej jego odsłony. Wokalista wziął udział w tegorocznych preselekcjach do 68. konkursu piosenki Eurowizji i zajął w nich ostatnie miejsce na podium. Uplasował się tuż za Luną, naszą reprezentantką i Justyną Steczkowską, diwą polskiej sceny muzycznej. Nie dało się ukryć, że zakończona wczoraj, 7. edycja programu The Voice Kids również przedstawiła nam młodych wokalistów i wokalistki, którzy mają szansę na rozwój co najmniej ogólnopolskiej kariery. 14-letnia Michelle wygrała 7. edycję The Voice Kids. Choć miniona odsłona formatu obfitowała w dużą liczbę utalentowanych uczestników, tylko jedna osoba mogła otrzymać tytuł zwycięzcy, a wraz z nim stypendium w wysokości 50 tysięcy złotych oraz możliwość wydania swojego własnego singla. W tym roku poszczęściło się Nataszy Urbańskiej, która zadebiutowała w roli trenerki programu The Voice Kids. To bowiem członkini jej drużyny, Michelle Siwak, otrzymała główną nagrodę. 14-latka zachwyciła jurorów oraz widownię niebywałą skalą głosu porównywaną do umiejętności Edyty Górniak. Nic więc dziwnego, że do finałowego występu Natasza Urbańska wybrała Michelle utwór Litania z Musi Calu Metro. Litania jest niezwykle trudnym utworem, napisanym pod konkretną wokalistkę, Edytę Górniak. Sama też próbowałam się za nią zabrać i nigdy nie udało mi się osiągnąć perfekcji. Michelle zaśpiewała tę piosenkę z niesamowitą lekkością. Ma ponadprzeciętne możliwości wokalne. Wróżę jej wielką karierę, mówiła Natasza Urbańska w rozmowie z Super Expressem. To na to Michelle wyda wygrane pieniądze. Jak podkreślała nastolatka tuż po otrzymaniu nagrody głównej programu The Voice Kids, początkowo nie dowierzała, że uda jej się osiągnąć zwycięstwo. Na jej skromność i pokorę już wcześniej zwracała uwagę trenerka Natasza Urbańska. Jestem tu dzięki mojemu tacie. To on zabrał mnie na casting, a potem poświęcił dużo czasu, żebym mogła spełniać moje marzenia. On pierwszy we mnie uwierzył, mówiła Michelle dla Super Expressu. Dla nastolatków kwota 50 tysięcy złotych nieraz potrafi jawić się jako niezwykle olbrzymia kwota pieniędzy. Nie każdy potrafi również w dojrzały sposób podejść do kwestii rozporządzania podobną sumą. Zwyciężczyni 7. edycji The Voice Kids zaskoczyła odpowiedzią na pytanie, na co wyda główną nagrodę. Jestem bardzo szczęśliwa. Już sam finał był dla mnie cudownym przeżyciem, a wygrana to więcej niż spełnienie marzeń.
Pieniądze z pewnością przeznaczę na dalszą naukę. Chcę szkolić swój śpiew i uczyć się gry na instrumentach, podkreśliła w tym samym wywiadzie.